Ania odkryła, że koleżanka z klasy nie nosi jeszcze stanika. Zła na Weronikę za zniszczoną bluzkę umieściła w sieci ośmieszającego ją mema. Zdradziła też sekret Weroniki chłopcom z klasy. No ciekawe jak, mistrzu. Widzisz tam ten zeszyt? No. Zabierzemy i koi zmusiły, żeby poskoczyła. Chodź. No dobra. Weronika, patrz co mam. Zabierz mi zeszyt. Ej, oddawaj. Zabierz, to. Poskocz. Okay. Zdjęcie głąb. Oddaj to, serio, to nie jest zabawne. Zabierz zeszyt, zabierz. Podnieś to, idzie. Sama to podnieś. Sama sobie podnieś. O, sorry. Weronika, widziałaś to? Weronika Bestań. Co to jest? No taki mem jest w sieci. To dlatego się ze mnie teraz śmieją? No, to nie jest zbyt śmieszne, ale wiesz, jacy są chłopcy. Głupie na samo słowo biust. To na pewno sprawa Anki. Weronika jest oburzona na koleżankę. Chce, żeby Ania natychmiast usunęła złośliwego mema z internetu. O co ci chodzi? O tego głupiego mema? Weronika bez stanika? Co, nie podoba ci się rymowanka? Cała szkoła się ze mnie śmieje. Masz to usunąć! Jezus Maria, pośmieją się, pośmieją i przestaną. Naprawdę myślisz, że to jest zabawne? Chciałabyś, żeby każdy się z ciebie śmiał? No nie. No to proszę cię, usuń to! Boże, dziewczyno, jaka ty jesteś sztywna. Niechcące cię tylko szturchnęłam. A ty się teraz tak na mnie mścisz? Jezus, jak ci tak zależy... Matko... Proszę, zadowolona jesteś? Tak, i więcej tak nie rób. Ty sobie lepiej załóż stanik, bo i tak jest ciebie beka i tak.